Oh,
pobocznością i głęboką wiarą apel jasnogórski. Śpiewamy Maryjo Królowo Polski, apel jasnogórski. Królowo Polski, Maryjo Królowo, przy Tobie pamiętam, czuwam. Przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie pamiętam. Następuje odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu Matki Najświętszej. Odejmiemy później wspólnie śpiew wraz z słowami Matki Najświętszej. Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta po koleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Mamy razem. Uwielbiaj, dusza moja, sławę Pana mego. Józef Kawalec, Twardogóry. A teraz następuje odczytanie telegramu Ojca Świętego Jana Pawła II do rodziny parafialnej na dzień nawiedzin Matki Najświętszej. Odczyta telegram przywodzą kopii jasnogórskiego obrazu. Drugie nawiedzenie wszystkich diecezji i parafii w Polsce przez Matkę Bożą kopii jasnogórskiego wizerunku to okres refleksji i duchowej odnowy, to poniekąd z biskupem Tadeuszem Rybakiem, biskupem pomocniczym Adamem Tyczkowskim, duchowieństwem, rodzinami zakonnymi i ludem Bożym witam w jasnogórskim obrazie Boga Rodzicę,
królową Polski, matkę umiłowanego narodu oraz powierza natchnieniem w pracy nad sobą, wewnętrznej przemianie ducha, wytrwałym budowaniu własnego człowieczeństwa na fundamencie wiary, nadziei i miłości, w praktykowaniu trzeźwości. Obrazy jasnogórskiej matki jako wyrazy wdzięczności za dar nawiedzin. Teraz następuje serdeczny moment uroczystego powitania przez poszczególnych przedstawicieli naszej parafii, Najświętszej Marii Panny w jej wędrującym obrazie. Najpierw serdecznie powita ksiądz proboszcz Ireneusz Kawalec. Matko nasza i Królowo, zanim przywitają Cię nasze władze świeckie naszego miasta, przez wszystkie stany naszej parafii, wcześniej słowo pasterz tej parafii. Witam Cię, Matko, by wyrazić radość dzisiejszego dnia. Posłużę się słowami Bożego wysłańca, anioła, łaski pełna i świętej Elżbiety, która w swym łonie nosiła uświęconego świętego Jana Chrzciciela. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Słowo Boga zawiera trudną dla Maryi propozycję. Głębokie zaufanie i mocna wiara pozwalają jej powiedzieć: niech mi się stanie według Twego słowa. Kosztowała, ale Maryja jest wierna Bożej woli i swojemu zobowiązaniu. Maryja wierzy Bogu. Również wierzy w swego Syna. Wierzy, że On jest Synem Bożym. Jesteś pierwszą chrześcijanką, a w pojęciu duszpasterskim jesteś dobrą naszą parafianką. Taką Mario, serdecznie Cię witam. Przy skarb i dar łaski Bożej chcę być domem świętej Elżbiety. Wewnętrzny stan duszy chcę wyrazić przez iście królewskie przyjęcie Ciebie, nasza Królowo i Pani. Chcemy, nasza Matko, przyjąć także i Twoją postawę i śpiewać całą dobę Magnifikat, a następnie przypomniałaś nam słowa z Kany Galilejskiej: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. W naszej parafii, jak i w całej naszej ojczyźnie, obserwujemy brak zaufania. Nikomu się nie wierzy. Niestety wielu przenosi to również na Boga.
widzimy, jak niektórzy z nas zasiadają nad wyznaniem wiary i przeprowadzają korektę Bożego objawienia. Inni znowu przeprowadzają z tych samych motywów przybywać i do naszej parafii w Choczanowie. I tutaj są i nasi bracia ze wschodu. Bądź i dla nich dobrą matką. Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam. A teraz nastąpi hołd parafii. Najpierw dzieci powitają Matkę Najświętszą. My maleńkie twoje dzieci ślicznie cię witamy, bo serduszkiem z całej siły bardzo cię kochamy. Przyrzekamy dzisiaj tobie, Matko Boża miła, że będziemy zawsze grzeczni, abyś się nas nie wstydziła. Chcemy zawsze ciebie kochać i serduszkami czyściutkie, aby nigdy nie zasmucić ukochaną nam maturę. I dlatego ta gromadka, która tutaj się zjawiła, prosi ciebie, Matko Boże, abyś jej błogosławiła. Witaj nam, witaj, Mateńko Boża, Ty przedobra ukochana, która wszystkie swoje dzieci kochasz bardzo. Czyste, bez grzechu, niewinne. Niech zawsze będą jak lilie białe, wysłuchaj prośby dziecinne. Najświętsza Matko, coś dziecię Boże na ręku swoim nosiła, coś je miłośnie o każdej porze do serca swego tuliła. Przytul nas, Matko, jak tylko umiesz, błagają ciebie tu małe dzieci. W dzień twych odwiedzin ty nas rozumiesz, niech twoja dobroć zawsze nam służy, świeci. Wszak tu dziś w naszym kościele, gdzie radości tak bardzo wiele,
My ci niesiemy z kwiatów wianuszek, złożony z naszych dziecięcych serduszek. Częstochowska Pani, co nas nawiedzasz w królewskim pochodzie. Do Ciebie karnie gardzą się poddani, umiłowani w swym wierze. Radzi wszystkim duchowym potrzebom i biednym swym dzieciom otworzyć niebo. Niesiesz nam, Matko, takie słowa skargi, bośmy Jezusa zasmucili nieraz. Niech więc modlitwą żalu drżą nasze wargi, serca napełni chęć poprawy szczera. Co z ram Chrystusa wyjmie wszystkie ciernie, i odtąd mu służyć będziemy wiernie. Królowo wiśni kwitnącej, królowo kwitnącej jabłoni, my dzieci ziemi chocianowskiej wnosimy ku Tobie swe dłonie. Dziś nutą radosną zabrzmiały nam serca dla Ciebie, o Pani, bo wiemy, że Ty nas wspomagasz i modlisz się w niebie za nami. Królowo gwiazd nieba i ziemi, królowo kwiatów morza i gór, oczy wnosimy ku Twej postaci, swe serca łącząc dziecinny chór. O Pani moja, Polski Królowo, co z jasnej góry płyniesz nadzieją, daj nam ojczyznę ziemną i świętą, oddalaj od nas wojen zawieje. Niech nam w pokoju chleba nie braknie, niech łany złote szumią radośnie, niech nikt wolności więcej nie łaknie, niech oczy nasze cieszą się wiosną. Maryjo, mój tatuś ma dłonie spękane, pracuje w warsztacie od świtu. Ty mu błogosław bez pracy jak słońce, chleb nam na stole zakwitał. Wszyscy prosimy Ciebie, Maryjo, wspomóż ojczyznę, rodziców, dzieci, niech wszędzie pokój, radość i szczęście, smutek i ciemność blaskiem rozświeci. Znosimy dłonie, dziecięce dłonie, których bukiety jesiennych kwiatów z perłami rosy i z wiatrem w listkach do stóp składamy Królowej Świata. Lilio wśród kwiatów, ręką matczyną, usuń serc naszych bolesne cierpienie. Zamień je w róże pełne miłości, bo wspomożeniem Ty jesteś wierny. A teraz po hołdzie dzieci powitają serdecznie Matkę Najświętszą, przedstawiciele miejscowej młodzieży. Tęsknieniem czekaliśmy na ten dzień, w którym Ty, Matko i opiekunko wszystkich ludzi, przychodzisz do nas. Pragniemy Cię powitać w Twoim świętym obrazie, wędrującym już tyle dziesiątek lat po naszej polskiej ziemi. Nasze młode serca płoną gorącą miłością do Ciebie i pragną wyrazić to, co czują. O Matko, usłysz nasze wołanie z tej dalekiej ziemi, bo Ty wiesz, że życie nasze nie miałoby sensu, gdyby Ciebie w nim nie było. Od najmłodszych lat naszej ziemi z naszymi krokami i podasz pomocną dłoń w chwilach słabości. Twoje przybycie zbiega się z dniem naszego patronu. Dar wiary i Boga będzie zawsze dla nas darem największym, i że nasza wiara będzie nam przyświecała w życiu jak promienne słońce. Kocham Cię, Matko. Kochamy Cię, Matko, całą pełnią naszych młodych serc. I dziękujemy Ci za każdą chwilę życia tu na ziemi, za łaski, jakimi nas obdarzasz, za to, że jesteś wciąż z nami, mimo iż zapominamy o Tobie w szare dni. Mario, naucz nas, proszę, powierzyć Bogu wszystko,
co jest dla nas bardzo drogie w życiu, co jest dla nas najważniejsze. Prosimy Cię pokornie, byśmy czcząc Twój cudowny wizerunek, godni byli zasłużyć na oglądanie Cię twarzą w twarz w krainie niebios. O łaskawa, miłosierna. Matko Najświętsza, Pani Jasnogórska, Ty, która byłaś wzorem i źródłem mądrości, weź swą opiekę nauczycieli. Dodaj nam odwagi i mocy, byśmy z godnością i czcią rozsławiali Twoje imię i Twojego Syna, ucząc i wychowując młode pokolenie. Matko, przyjdź wspólnoty parafialnej. Królowo pokoju i Królowo Polski, w imieniu wszystkich ojców i matek oraz całej naszej parafii, witamy Cię, Matko Najświętsza Królowo, nasza z najgłębszą pokorą i z całym sercem naszym. Oddajemy się Tobie, o Matko, w Twoją macierzyńską opiekę i niewolę. Pragniemy przedstawić nasze potrzeby, nasze radości i smutki, która Ty, o Matko nasza, zechciej nas wysłuchać. Wspieraj nas, o Maryjo, i błogosław w naszych potrzebach. W tak trudnych czasach, Matko nasza, Królowo, Ty nas nigdy nie opuściłaś jako swoich dzieci. Matko, Ty jesteś źródłem łask płynących dla nas. Zechciej wysłuchać próśb naszych, które do Ciebie zanosimy. O Maryjo, Królowo Polski, pragniemy wypełniać śluby jasnogórskie, które przyrzekaliśmy Tobie. Maryjo. Po tym serdecznym i radosnym powitaniu przez rodziny nasze przychodzi czas na powitanie przez władze miejskie w osobie pana burmistrza, pana magistra Franciszka Siwickiego. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. W imieniu władz miasta i gminy chcemy powitać się, Maryjo, na naszej chocianowskiej ziemi. Pragniemy, abyś swym matczynym płaszczem otoczyła wszystkich mieszkańców miasta i gminy. Wspieraj każdego z nas w chwilach trudnych, jak również w godzinach pokoju i radości. Niech Twoja obecność wybłaga od Twojego Syna błogosławieństwo dla ludzi pracy i w codziennym trudzie. Pragnę zapewnić Cię o naszej pamięci modlitewnej i trwaniu z Tobą na modlitwie w godzinach apelu jasnogórskiego. A teraz na rozpoczęcie ofiary zbawczej, której przewodniczył będzie ksiądz biskup, jego ekscelencja, biskup Adam Wyszkowski, śpiewamy pieśń z dawna Polski, pieś królowa. Szczególnych w intencji całej waszej wspólnoty parafialnej. Niech uprosi nam, aby dobry Bóg swą szczególną ojcowską troską i miłością otaczał każdą waszą rodzinę, każdego z was, aby strzegł od wszelkiego zła, aby ojców miasta z panem burmistrzem na czele wspierał w dalszym, jak najlepszym gospodarowaniu w waszym środowisku, aby naszych braci górników strzegł od wszelkiego niebezpieczeństwa, aby wszystkich was strzegł od wszelkiego zła,
i aby zawsze darzył swą szczególną ojcowską troską i miłością. Cieszy się ona szczególną czcią, szczególną miłością. Nawet nam zarzucają, że my Polacy przesadzamy w Maryjności. Pewnie w najlepszych rzeczach można przesadzić. I gdybyśmy jej dopatrywali się jakiejś bogini, byłoby to na pewno przesadzone. Ale my wiemy, że ona nie była żadną boginią. Była tylko człowiekiem. Ale jednym, jedynym takim niepowtarzalnym człowiekiem. Człowiekiem, który przez całe swoje życie nie wyrządził najmniejszej krzywdy, nie popełnił najmniejszego grzechu. Człowiekiem, który był wolny nawet od grzechu pierworodnego. Człowiekiem najściślej zjednoczonym ze Zbawcą z Cymaryi. Że ona dzięki temu wywarła takie piętno na naszej polskiej kulturze. Bo to, że w naszym narodzie nie było nigdy tak krwawych rewolucji, w których synowie tego samego narodu wyrzynali się nawzajem, jak to miało miejsce w krajach, narodach o wiele starszej kulturze od naszej, to na pewno zawdzięczamy w dużej mierze temu, co ona wniosła w naszą narodową kulturę. To, że my Polacy nie mamy na sumieniu takich mogił, kryjących ciała ludzi tak nieludzko pomordowanych, jak ta w Katyniu, jak ta niedawno odkryta na terenie Ukrainy, w innych miejscach, jak te obozy koncentracyjne w Oświęcimiu, Sachsenhausen, Mauthausen i tylu innych miejscach, to że my Polacy czegoś podobnego nigdy na sumieniu nie mieliśmy, nie mamy. To, że nasza polska kultura, cała twórczość tak często przepojona jest tymi wartościami, jakie ona reprezentowała w swoim życiu, to tego dowodzić nie trzeba. Opasłe tomy kryjące najpiękniejsze dzieła literackie jej poświęcone. Rycerz Polski śpiewał, stając w każdej słusznej potrzebie w obronie największych świętości swojego narodu, hymn Bogu Rodzica, śpiewamy tak chętnie i z takim głębokim przeżyciem do dzisiejszego dnia. Przecież największy tej, która jasnej broni Częstochowy i w ostrej świeci bramie. I chyba Lechoń nie przesadził, kiedy pisał: o ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie, i w kościele, i w sklepiku, i w pysznej komnacie, w ręku tego, co umiera nad kołyską dzieci, i przed którą dniem i nocą wciąż światło się świeci, która perły masz od królów, złoto od rycerzy, którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy. Do niej uciekali się w najtrudniejszych chwilach naszego narodu nasi królowie, nasi przywódcy. Wzruszający jest ten napis na kielichu z opalu, jaki kieruje do niej młoda królowa Jadwiga. Wtedy, kiedy trzeba ofiarę ze swojej dziewczęcej miłości do swojego narzeczonego, przystojnego, kulturalnego księcia Wilhelma, że jednak trzeba wyjść za mąż za nie tak atrakcyjnego, starszego już Władysława Jagiełłę, króla księcia litewskiego, bo w ten sposób wyratować będzie można całą Litwę, cały naród litewski od miecza krzyżackiego, którym krzyżacy chcą siłą ich nawracać, że w ten sposób będzie można stworzyć potężne państwo, które przez tyle wieków opierać się będzie różnym siłom. Nawet
nasi wrogowie doskonale zdawali sobie sprawę z tego, kim ona jest dla nas. Przecież ten klasztor jasnogórski, ta garstka obrońców broniła nie dla skarbów jasnogórskich, bo uprzedzeni ojcowie Paulini o najeździe szwedzkim przezornie pod osłoną nocy wywieźli wszystkie skarby i zatopili na dnie głębokich stawów kilkadziesiąt kilometrów od klasztoru. Oni bronili tego symbolu naszej wolności i naszej niepodległości. Oni wiedzieli, że jeżeli ten naród, na który najechało tyle armii z różnych stron świata, który to najazd Sienkiewicz słusznie nazwał potopem, oni wiedzieli, że jeżeli ten naród dowie się o tym, że Jasna Góra nie poddała się, obroniła się, a kiedy car rosyjski chciał zdobyć sobie zaufanie naszego narodu, chciał ukoronować jej skronie złotą koroną ufundowaną przez siebie. Na szczęście papież Pius X zorientował się i dlatego uprzedził cara swoją koroną, ukoronował ją. A krwawy kat naszego narodu, generalny gubernator Frank, którego Hitler skierował na teren Polski i nakazał mu bez najmniejszych skrupułów niszczyć i eksploatować wszystko, co się tylko da, już po kilku miesiącach spostrzegł się, skąd ta siła w naszym narodzie. Dlaczego nie udaje mu się złamać ducha naszego narodu? Już po kilku miesiącach tłumaczył swoim podkomendnym SS-manom, że dla Polaka choćby zgasły wszystkie światła nadziei, to nigdy nie zgaśnie to, które świeci na Jasnej Górze. I dlatego Ojciec Święty, nasz rodak, już w pierwszej swojej pielgrzymce do ojczyzny, tam na Jasnej ostatnio, gdzie nie trzeba było przelewać krwi, gdzie dokonaliśmy tego zerwaniem kajdan komorno. Jeżeli teraz zaczniecie kłócić się o pieniądze, o zarobki, stracicie wszystko, stracicie całe to uznanie. Spadniecie do roli jeszcze jednego zacofanego państwa, niczego więcej. Trzeba mu chyba przyznać, że ten kardynał żyjący tak daleko od Polski, w dalekim Paryżu, jednak trafił w sedno, ale wymaga rzetelnego wysiłku. Dziś ojczyznę ratować musimy 45 lat nieuczciwych i niekompetentnych rządów komunistycznych. Nic nam samo z nieba nie spadnie. Musimy to wspólnym wysiłkiem wypracować. Wspólnym trudem. Tłumu, który wygrażał pięściami i krzyczał na nich najohydniejszymi wyzwiskami. Tylko dobrze czyniąc, czy zapomnieliście, ilu z was wyratował od śmierci, ilu z was ze śmierci przywrócił do życia, ile razy was nakarmił w sposób niezwykły? Ale ona wiedziała, że to nie ma sensu, że nie krzykiem się dojdzie do celu, że a oni za kilka tygodni, miesięcy przywrócą nam dobrobyt. Na szczęście my jesteśmy za starzy na takie kawały i my wiemy doskonale, że coś, co systematycznie niszczono przez 45 lat, tego za kilka miesięcy się odbudować nie da, odzyskać nie da. To wymaga większego, dłuższego wysiłku. Dziś, kiedy ją gościmy wśród nas, poprośmy, aby nam dopomogła w skupieniu, ofiarnej postawie, tak jak ona. Dźwigać to nasze wspólne, trudne zadanie, któremu na imię Polska. Z tego kryzysu gospodarczego, z tego kryzysu moralnego, abyśmy jak najszybciej odzyskali naszą ojczyznę w pełni, wolną, niepodległą,
i dostatnią. Amen. Skierujmy nasze gorące prośby. Nadział wiernych pod sztandarem Maryi Matki do Ojczyzny Niebieskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się za Ojca Świętego Jana Pawła II, biskupów naszych, Tadeusza i Adama, księdza Ewangelii i Kościołowi oraz Matce Najświętszej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Z uczestnego wszystkich ludzi wspomagała ich opieka i orędownictwo Matki Narodu Polskiego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ojców i matki naszej parafii, aby za wzorem matki pięknej miłości, matki rodzin, słowem i przykładem swoim uświęcali życie doczesne i religijne wspólnot rodzinnych oraz małżeńskich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby Maryja, niebowzięta Pani, przyjęła ich do królestwa swojego umiłowanego Syna. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módl się za młodzież i dzieci naszej parafii, aby opieka Matki Najświętszej chroniła ich nieustannie od zła doczesnego i duchowego i pomagała im rozwijać się w blaskach Chrystusowej prawdy i miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za pracę, aby wykonując swoje odpowiedzialne obowiązki dla dobra bliźnich, cieszyli się darami łask Boga przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, aby dzisiejsze nawiedzenie parafii przez obraz Matki Boskiej Częstochowskiej przyczyniło się do odrodzenia w wierze i obyczajach chrześcijańskich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jakie za pośrednictwem Najświętszej Marii Panny kierujemy do Ciebie i pozwól, abyśmy pod jej opieką i zawsze wytrwali przy Tobie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na Boże Bożej i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa Pana naszego. Prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i w ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa nam zagościł, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości.
Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Marią, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie... Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą. Pokój pański niech zawsze będzie, którego raczysz, że nie świat. Grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę baranka. Ani nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ministranci, zrób tam przejście przez środek placu, abyśmy mogli na miejscu przyjąć komunię świętą. Przyjmujmy z Chrystusa z pobożnością i miłością. Ore Jezus Chrystus, Boska ukryta, witaj Jezus, Synu Marii. Szerzej, ładnie, szerzej. Ozdrowione, lewo żyje.
talerzu zgromadź biednej swej owczarki. Zabłąkane owce, które giną. Jeden kościół zbierz na nowo i przygarni. Te, co złączy złote ziarna, tak niech miła złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste swoim złącz Kościele. Ukrytego mam w zagrabie, on się nam daje cały, z nami zamieszkał tu, dla jego polskiej chwały, życie poświęćmy mu. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepia z ciałem i krwią swoją. Za wstawiennictwem Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkiego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Wielka Boga Człowieka. Czasu żebnico pańska, jak niegdyś pospieszyłeś z pomocą swej krewnej Elżbiecie, tak i teraz nie przestajesz nawiedzać swe dzieci w diecezjach i parafiach naszej ojczyzny. Wynieś im pomoc i otuchę w trudnych warunkach codziennego bytowania i prowadzić je do Boga. W okresie przygotowania do wielkiego jubileuszu dwutysiąclecia narodzenia Chrystusa w obliczu Boga Wszechmogącego, w łączności z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i naszymi biskupami, stajemy przed Tobą, nasza Matko i Królowo. Chociaż świadomi swej niegodności i niemocy, ale ufni, miłosierdzie Boże i Twoje pośrednictwo, oddajemy Ci dziś całą naszą parafię, jej duszpasterzy, młodzież, dzieci i wierny lud Boży. Będziemy powtarzać
Matko błogosław. Matko błogosław. Uprosił swego syna, Marii licznej, dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, bo żniwo wielkie, a robotników wciąż jeszcze mało. Błogosław alumnom metropolitarnego wyższego seminarium duchownego we Wrocławiu. Błogosław również i alumnom naszego wyższego seminarium salezjańskiego w Krakowie. Matko, błogosław. Matko, błogosław. Matko świętej rodziny, uprosił swego syna, odrodzenie moralne i religijne naszych rodzin, wyjednaj łaskę pojednania rozbitym małżeństwom, alkoholikom i narkomanom. Uwolnienie od zgubnych nawołów. Dodaj im sił, matko, by wydały na świat poczęte dzieci i mogły je wychować na chwałę Bożą i pożytek społeczeństwa. Matko błogosław. Matko błogosław. Matko Chrystusa, uchroń nasze dzieci i młodzież, uzdrowienie chorych, przynieś ulgę w cierpieniach chorym, starszym i osamotnionym. Błogosław w służbie zdrowia i wszystkim poświęcającym się w ofiarnym trudzie dla bliźnich. Matko błogosław. Matko błogosław. Wspomożenie wiernych, dopomóż nam gorliwie wypełniać nasze obowiązki wypływające z wybranego stanu czy zawodu, pracy, szacunku dla mienia publicznego. Matko błogosław. Matko błogosław. Królowo pokoju, uchroń świat przed wojnami i katastrofami i spraw, by wszyscy ludzie mogli się cieszyć sprawiedliwym pokojem i bezpieczeństwem. Matko błogosław. Matko błogosław. Odtąd nasza najlepsza matko i królowo, uważaj nas za swą wyłączną własność i zanieś przed Boży tron przedłożone Ci pokorne nasze prośby, abyśmy mogli Ci dziękować i cieszyć się nadal Twą macierzyńską opieką. Matko błogosław. Matko błogosław. Że objął swoją pasterską pamięcią całą naszą parafię, która tak licznie dzisiaj zebrała się na placu. Taka była nasza już pierwotna intencja, że pozostali księże, koncelebranci ofiarują mszę świętą za byłych duszpasterzy, którzy w pokaźnej liczbie przybyli z odległych stron Polski i oni otrzymają ten dar najmilszy i najbardziej wartościowy. Również jest to pokaźna liczba, bo jak doliczyliśmy się 12, rozpoczął przejście do Pana świętej pamięci ksiądz Szlęk, a zakończył, jak wiemy, niedawno ksiądz Józef Mostowicz. Wszystkim również imienią Matka Najświętsza ich widziała, a również i parafianie mogli tak samo dostrzec ich obecność. Matce Najświętszej, jak i również wszystkim, którzy się przyczynili do uświetnienia tej przepięknej. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Oto ofiara spełniona. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki osłaniał blaskę, potęgi i chwały,
Na zakończenie uroczystości na rękach naszych przedstawicieli straży obraz zostanie wniesiony do kościoła parafialnego, gdzie przez całą dobę doznawać będzie z naszej strony należnej czci i należnego hołdu. Przypominam, że o godzinie 20 niewiasty zgromadzą się przed obrazem Matki Bożej. O 21 wspólny apel, a potem adoracja i młodzież. O 22 piszemy prośby nasze, postanowienia, dziękczynienia. Składamy je w koszu przed obrazem Matki Bożej. O 24 będzie uroczysta Maryjna Pasterka, a potem będzie czuwanie przez całą noc, aż do czasu rozpoczęcia mszy porannych. Śpiewamy wspólnie, jest zakątek na tej ziemi. Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić Cię, byś matczyną jej opiekę oddał się. Madonna, czarna Madonna, jak dobrze Twym dzieckiem być. O, pozwól, czarna skryć, Matko.
bardzo obszernie i treściwie przedstawiliśmy nasze prośby do Zweraty. Podziękowania Matce Najświętszej oraz po Komunii Świętej w naszym dziękczynieniu. Dzisiaj natomiast przypominamy sobie tę obietnicę złożoną Matce Najświętszej. Bądź pozdrowiona wędrująca Matko Królowo Polski, która w swym jasnogórskim obrazie przebywa dziś w naszej parafii. Stajemy przed Tobą, kapłani, rodziny zakonne, katecheci i wierny lud, aby podziękować za Twoje nawiedzenie i za dotychczasową nad nami opiekę. W tym momencie uroczystego pożegnania pragniemy zawierzyć Ci, umiłowaną Matko i Królowo Polski, nasze rodziny, ojców i matki, młodzież i dzieci, ludzi chorych i samotnych, a nade wszystko zagubionych, słabych, tych, którzy szukają i którzy odeszli od Chrystusa i Kościoła. Prosimy Cię najgoręcej, Matko, abyś ich na drogę zbawienia doprowadzić raczyła. Polecamy Ci i oddajemy w niewładną opiekę naszych kapłanów zakony, seminarium diecezjalne i nasze seminarium zakonne w Krakowie i każde powołanie rodzące się dla Kościoła. Niech dojrzewa w wierze i niech za Twoją opieką rozwija się w miłości Ducha Świętego aż do pełnego zjednoczenia z Bogiem. Prosimy Cię, wypraszaj nam powołania kapłańskie, apostolskie, zakonne, strzeż wiary i Kościoła w naszej parafii, diecezji i na całym świecie, a pod Twoją opieką wszystkich nas doprowadził do zbawienia. Królowo Polski, módl się za nami, pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Wypowiedział w homilii kaznodzieja misyjny racji nawiedzenia obraz. Wypada wypowiedzieć słowa podziękowania również względem ludzi. Swoje podziękowanie najpierw kieruję do ojców Paulinów na Jasnej Górze, którzy nie tylko tam są kustoszami tego wizerunku i tego sanktuarium, w tym sanktuarium, które jest centrum kultu religijnego w naszej ojczyźnie i czci dla Matki Bożej, ale pragnęli, ażeby Matka Boża przybliżyła się do tych wspólnot, które nie są w stanie tak masowo spotkać się z Matką Najświętszą. Dlatego wydelegowali ojca Chrystiana, który przybył tutaj z tym wizerunkiem Matki Bożej. Pasterze Kościoła, widząc owoce spotkania ludu Bożego z Matką Najświętszą, ponowili te myśli, aby Matka Boża w tym swoim cudownym obrazie nawiedziła nasze parafie. Bóg zapłać ojcu Chrystianowi i niech towarzyszy tej Matce Najświętszej i niech się modli razem z tymi ludźmi, którzy przyjmują, a Matka Najświętsza niech posyła również dla waszego zgromadzenia powołania do zakonu, do tej kustodii jasnogórskiej. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować kaznodziei
współbratu z mojego zgromadzenia, księdzu dyrektorowi, proboszczowi parafii świętego Rafała Kalinowskiego z Sosnowca, który z wielkim zapałem i gorliwością głosił Słowo Boże. Jest to istotny wymiar nawiedzenia, usłyszeć Chrystusa, usłyszeć Jego Ewangelię, usłyszeć Matkę Najświętszą, która z kart Pisma Świętego mówi do nas: uczyńcie cokolwiek powie wam mój Syn Jezus. Być człowiekiem i chrześcijaninem to żyć Słowem Ewangelii, przyjąć Chrystusa, przyjąć Matkę Najświętszą do siebie. Bóg zapłać księdzu kaznodziei rekolekcyjnemu, misjonarzowi, który przygotowywał to przeżycie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom tutejszej miejscowości, którzy się zmobilizowali, ażeby dać godną oprawę temu przeżyciu. Mianowicie te dekoracje piękne, te udekorowane okna, wasza obecność, wasze czuwanie modlitewne, wasze uczestnictwo w rekolekcjach, wasza spowiedź. Przecież to było wszystko jest dla nas, wszystkich dla was. Gdyby was tu nie było, nie byłoby żadnej uroczystości. Myślę, że Matka Najświętsza będzie wypraszała wam potrzebne łaski u swojego Syna, u Boga Najlepszego. W tych wszystkich sytuacjach, jakie przeżywacie w tutejszej miejscowości, wyrażam uszanowanie dla władz miejscowych, które włączyły się w tę uroczystość. Dla przedstawicieli poszczególnych sektorów tejże działalności tutejszej miejscowości, a także Bóg zapłać za włączenie się w to duchowe przygotowanie, które organizowali tutejsi duszpasterzy. Chciałbym podziękować księdzu proboszczowi, przełożonemu miejscowej wspólnoty, współpracującym z nim kapłanom, gościom, którzy przybyli z innych parafii, księdzu dziekanowi Kawalcowi z Twardogóry od Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych i wszystkich. Niechby to spotkanie pozostawiło ślad w naszym sercu. To jest jeden z elementów tych religijnych przeżyć, które sobie przygotowujemy, aby się wzajemnie mobilizować do dobra, do trwania przy Chrystusie Jezusie, do wierności tysiącletniej naszej chrześcijańskiej tradycji, do życia tymi wartościami, które czynią życie ludzkie pięknym i wartościowym nie tylko dla indywidualnego człowieka, ale i dla społeczeństwa. Bóg zapłać serdecznie za ten wysiłek, który podejmujecie, by żyć w wierze naszych ojców, by żyć wiarą Chrystusową i by w duchu Ewangelii rozwiązywać trudne problemy dnia dzisiejszego w ojczyźnie i w tutejszej miejscowości. Chciałbym powiedzieć słowa podziękowania pod adresem wszystkich, który nie sposób jest powiedzieć, kto ile trudu włożył. Pan Bóg jeden to wie. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na młode pokolenie, które tutaj tak widzę licznie obecne. Dziewcząt i chłopców. Ojciec Święty Jan Paweł II z Jasnogórskiego Szczytu w ubiegłym roku, a w tym roku przez swojego nuncjusza, przez swojego legata, wzywa młode pokolenie do uczestnictwa w nowej ewangelizacji. Drodzy rodzice, od waszej wiary, bardziej może nawet aniżeli od przepowiadania duszpasterza, zależy wiara rodziny, wiara społeczeństwa. Wiara dzieci i młodzieży, która powinna być przeniesiona w następne tysiąclecie. Ale trzeba powiedzieć, że najskuteczniejszymi ewangelizatorami, tymi, którzy niosą Ewangelię Chrystusa do środowisk młodzieżowych, są sami młodzi ludzie. Świadectwo ich wiary, pewien nonkonformizm, jeżeli chodzi o własne postawy życiowe. Od nas wszystkich zależy, na ile przybliżymy się do prawdy Chrystusowej, do Jezusa, na ile przyjmiemy Go w naszych szkołach, naprawdę, na ile zechcemy współpracować, aby Go poznawać i razem z Nim żyć. Dlatego apel do młodych, ślad za zachętą Ojca Świętego: stańcie się apostołami Chrystusa. Stańcie się apostołami Maryi Matki Bożej, Matki pięknej miłości. Stańcie się tymi, którzy
będą szerzyć Ewangelię Chrystusa tam, gdziekolwiek są. W miejscach nauki, w miejscach rekreacji, rozrywki, tam, gdzie jest zabawa, tam, gdzie jest boisko, wszędzie. Niech Chrystus przez was, niech Matka Najświętsza przez was będzie obecna we wszystkich miejscach waszego przebywania. Niech błogosławi nam Bóg i niech towarzyszy nam stawiennictwo jasnogórskiej wspomożycielki wiernych, do której wołamy: Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Podjazdu godzina, patrz ile jest u nas. My jakby jedna rodzina, ślemy żegnania ton. Matka opuszcza swe dzieci, smutnie dziś zawsze widzą, zdrowność za tobą poleci. Żegnaj nam, Matko nasza, o królowo żegnaj nam. Gdy opuszczasz naszą świątynię, żegnamy cię u Jego. Spójrz na nas po raz ostatni, tu klęczymy u twych stóp. Pobłogosław, o królowo, całą naszą parafię i jej wierny lud. Przyrzekamy, że będziemy ciebie mało kochać, czcić, zawsze wierni stać przy Bogu, w Jego świętej łasce żyć. Coraz bliżej stać przy tobie, kroczyć ścieżką cnoty wzwyż, niej wdzięczności i pokorze codziennego życia krzyż. Maria Regina Mundi, Asumus. Jestem przy tobie, jestem, bo zostałem stworzony na obraz i podobieństwo samego Boga. Jestem, bo kocham. Jestem, bo żyję i działa we mnie Duch Święty. Jestem i żyję przez krzyż Jezusa Chrystusa, na którym dokonało się moje odkupienie. Jesteśmy z tobą, Matko Boga, Matko życia, Matko pięknej miłości. Ty, Matko, znasz nasze ograniczenia, ale również wszystkie nasze marzenia, plany na przyszłość i możliwości. Spraw, abyśmy umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w nas. Nosimy w sobie wielkie pragnienia. Chcemy żyć dla Chrystusa. Dlatego zwracamy się do ciebie, najpewniejsza przewodniczko na ludzkich drogach. Pomóż nam pokonać wszelką beznadziejność. Pozwól być silniejszymi niż wszystko, co zdaje się nas osaczać, powierzając tobie to, co jest w nas najlepsze i zdrowe. Powierzamy ci także z tym, co w nas zagrożone od wewnątrz i od zewnątrz. Lecz nas z grzechów i niemocy wydobywaj, z klęski i błędu. Chroń przed lekceważeniem życia i tym wszystkim, co zdrowiu i życiu zagraża. Zachowaj nas od samotności. Od samotności, która nie jest z wyboru, z którą wielu nie potrafi sobie dać rady. Spraw, aby ona nigdy nie zamieniała się w rozpacz. Pomóż nam ratować świat i siebie od przemocy, wielorakich współczesnych totalitaryzmów, na które nie mamy bezpośredniego wpływu. Chcemy się modlić z tobą za tych, którzy szukają drogę twojego Syna i za tych także, którzy nie wiedzą i nie chcą wiedzieć o naszym spotkaniu. Za tych, którzy ani Boga, ani Chrystusa, ani ciebie nie znają. Pragniemy wziąć odpowiedzialność za naszą przyszłość, za przyszłość Kościoła i świata u progu trzeciego tysiąclecia, abyśmy potrafili innym przekazać wiarę w Boga i sen życia. Pragniemy żyć, każdy na swój sposób, będąc misjonarzami tego dzieła, wspólnie z Chrystusem u święt
nawracać i przemieniać ten świat. O Matko, jak małe są nasze słowa, Ty i tak potrafisz czytać nasze serce. Składamy Ci naszą radosną dziękuję. Bożmy przykrość sprawił ten najmniejszy, jak on się jeszcze za tydzień zapóźniony, ale bardzo szybko. 24 godziny, niezapomniane dla nas są Twoje odwiedziny. Weseł się nieba królowo, rozjaśnij twarz poczerniałą, bo przez Twój pobyt u nas tyle dobrego się stało. Tyle się serc wybieliło, zmartwionym przyszła pociecha, bo tym, kto gorzko płakał, do Ciebie się teraz uśmiecha. Weseł się nieba królowo, patrz, jak kochamy Ciebie, więc dobrze mów teraz o nas, Twojemu Synowi w niebie. Wesel się, królowo nieba, magnifikat Panu śpiewa, bo Twymi małymi rękami wielkiego dokonał dzieła. Bez swojego Syna, zrodzonego z Maryi Dziewicy, niech Was obdarzy swoim błogosławieństwem. Niech Was zawsze strzeże Maryja Dziewica, która zrodziła dawcę życia. Wam wszystkim tutaj zgromadzonym, niech aby obchodzić jej święto, niech Bóg udzieli prawdziwej radości i szczęścia wiecznego. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Panuje będą dzięki. Najbliższą drogą, a więc tutaj proszę wystąpić się do kaplicy. Do samochodu kaplicy, tutaj się profesjonalnie odbywa.